Dzień dobry, popatrzcie Państwo, czego to ludzie nie zrobią i gdzie nie wejdą, żeby tylko zobaczyć kolejne zawody najsilniejszych ludzi w Polsce. A miejsce, z którego Państwa witam, to piękny krośnieński rynek. Dzisiaj właśnie połączenie piękna z ogromną siłą. 6 najsilniejszych ludzi w Polsce. A kto wygra, wszystko stanie się jasne w ciągu godziny. Zapraszam na siłaczy. Pierwszy numer startowy wylosował dziś brązowy medalista ubiegłorocznych Mistrzostw Polski, Tomasz Nowotniak. Po raz drugi w tym sezonie zobaczymy w akcji debiutanta, Wojciecha Enyamę. Sławomir Toczyk zajął 3. miejsce w zawodach rozgrywanych na początku maja w Podlesicach. Absolutnym debiutantem w pucharowym gronie jest gdańszczanin Adam Małysz. Robert Szczepański w tym roku był 2. w zawodach o Puchar Świata w Inowrocławiu. Arkadiusz Makurat to 8. zawodnik Pucharu Polski 2002, rekordzista w wyciskaniu na barki. Komisji sędziowskiej przewodniczy dziś wiceprezydent Światowej Federacji Sportów Siłowych, animator tej dyscypliny w Polsce, Cezary. 38 sekund, a rekord Polski należy do Jarosława Dymka, który tydzień temu w Stanach Zjednoczonych pokonał całą czołówkę amerykańskich siłaczy. Ten rekord to 42 sekundy i 23 setne. Ile dzisiaj wytrzyma jego młodszy rywal? 5. 10. Duży spokój, koncentracja, czasami spojrzenia w kierunku kolegów głośno informujących o mijających sekundach. 30. 35 sekund, ale ten grymas na twarzy zwiastuje nadchodzący kryzys. 40. Ruszyły stopery, ale w pierwszych sekundach Wojtek miał kłopoty z ustabilizowaniem pozycji ramion. Miesiąc temu w swoim absolutnym debiucie w Pucharze Polski pokonał w tej konkurencji samego dominatora, Mariusza Pudzianowskiego. Trzymał 25-kilową piramidę przez 35 sekund i 33 setne. 20. 25. Zbliża się 30 sekunda. Wojtek jest spokojny, ale jak długo jeszcze? 35. Jest rekord życiowy, ale... To już koniec. 25. Zamknij wejść. Ręce powoli opadają. To końcówka. Proszę. 34 ruble. Duża radość Toczka. On ma serdecznie związanie do pala, nie ma nic wspólnego z zabawą w Indian. Pomaga przyjąć prawidłową pozycję i uniemożliwia balansowanie ciałem w krytycznych momentach. Okej. Piramidka faluje. Adam Małysz popełnił drobny błąd i już ręce lekko mu opadły. A przecież waga to jego ulubiona konkurencja. 15. 20. 25 sekund minęło spokojnie. Pół minuty to ważna granica. No właśnie, są problemy. 34 sekundy, 25 setnych. Adam Małysz pokonuje Sławka Toczka. Brawa dla debiutanta. Poważnego debiutanta. Bardzo bym nie chciał, ale co zrobić, jeżeli tak wypadnie? Nie, musi być dobrze. Trzymajcie kciuki za naszego debiutanta. Zaczynam mierzyć czas, jak przyjmiesz odpowiednią postawę, dobra, tak? Dobra. Co? Tu są ograniczenia, nie możesz bliżej złapać. Okej. Tak? Łapy szerzej. Czekaj. Robert Szczepański to jeden z faworytów. Niżej, niżej! Robert, niżej! Robert, pięć! Dłonie zawodnika muszą znajdować się na wysokości między czołem a brodą. Robert ma rekord życiowy tylko o pół sekundy lepszy od wyniku Adama Małża. 15. 20. 25. 35.
strasznie walczył. Nie na darmo jest zwany Maximusem. Nowy rekord życiowy 39 sekund i 9 setnych. Jak widać, mięśnie szyi dostały za swoje, aż odjęło mowę siłaczowi z Bydgoszczy. Dziękuję. 39 sekund. Tymczasem jest już Arkadiusz Makurat, który w tej konkurencji zawsze ma kłopoty. Tak. Nie próbował walczyć, po prostu chciał zaliczyć tę konkurencję. Stara kontuzja kręgosłupa nie pozwala Arkowi na zbytnie ryzyko przy takim akurat obciążeniu mięśni. Trzeba będzie odrabiać sporo punktów. Oto komplet wyników. Rekord Polski Tomka Nowotniaka, rekord życiowe Szczepańskiego, Eniamy i Toczka. Debiutant Małż liczył na więcej. Makurat uważał na zdrowie. Tomasz Nowotniak wygrywa pierwszą konkurencję Pucharu Polski Siłaczy w Krośnie, ustanawiając rekord Polski. Szczepański, Eniama i Toczek biją rekord życiowy, a to dopiero początek emocji. Stara kontuzja uniemożliwiła Arkowi Makuratowi walkę w wadze płaczu. Kolejny sprawdzian, wyciskanie na barki, to jego popisowa konkurencja. Pierw łapie, ty mówisz start. Marek wrzucił. Mówię góra. Góra. I ja zaczynam. I czekam na gwizdek. Czekasz na gwizdek. Jasne. Góra. Arkadiusz Makurat to rekordzista Polski. We wrześniu aż 20 razy podniósł w górę ciężar 150 kg. 3 tony w ciągu minuty. Ciągle równe tempo. Kiedy się zmęczy? Teraz czas odetchnąć. Chyba nie chce zostawić rywalom złudzeń. Nie będzie dziś kolejnego rekordu Polski, ale kaszubski siłacz potwierdza, że trudno mu dorównać. 17 powtórzeń. 16, 17. I z tym rezultatem będziemy porównywali teraz wyniki. Źle stanąłem. Ale rzekł skąd, wiesz? Następnym w kolejce do wyciskania jest Sławomir Toczek. Unosisz na wysokość klatki piersiowej, czekasz aż powiem góra, wyciskasz i czekaj na gwizdek. Okay. Nie opuszczaj wcześniej, bo nie zaliczę ruchu, tak? Okay. Marek, poważnie. Toczek i Makurat rok temu rywalizowali o prymat w Kościerzynie. Teraz Toczek rezyduje w pobliskiej miejscowości Stara Kiszewa. Każdy z nich jest więc panem na swoich włościach, ale najlepszym na Kaszubach może być tylko jeden. Sławek Toczek! Rekord życiowy Toczka wynosi 8 powtórzeń i chyba długo się nie utrzyma. Arek jak zwykle dopinguje krajana. Dawaj! 9! Dajesz! 10! Kaj! I teraz mocno i mocno! Ostatni mocno! Niestety nie udał się atak numer 12, ale gratulacje od Makurata są jak najbardziej zasłużone. 11 razy powędrował w górę ciężar 150 kg. Toczek potwierdza dobrą formę. Ale będzie lepiej. 11 powtórzeń. Pod tak czujnym okiem żaden, nawet pojedynczy kilogram nie ulotni się z platformy, którą teraz podnosić będzie Adam Małż. Nie znamy możliwości debiutanta, jednak to, co pokazał w wadze płaczu, zapowiada interesujący bój. Ładnie, równo, mocniejsze wybicie z nóg niż u poprzedników. Ach.
Zabrakło siły na 12 próbę. W efekcie Adam wyrównał wynik Sławka Toczka. Zapowiadał, że wyciskanie to to, co lubi najbardziej. I wynik Adama. Podobnie jak Sławek Toczek. 11 powtórzeń. Nie najlepiej. Adam Małży jest zdecydowanie najstarszy w tej stawce. 38 lat, ręce same składają się do braw. Ale pozostaje pytanie o kondycję. Zostały jeszcze 4 konkurencje. Wojciech Enyama jest o 7 lat młodszy od rywala z Gdańska. Nie wiemy na co go stać, bo wyciskania nie było podczas zawodów w Zamościu, gdzie debiutował. To była straszna walka, ale niestety przy 8 powtórkach musimy pozostać. Wojtek zaczynał od sukcesów w kulturystyce. Do startu w eliminacjach Pucharu Polski Strongman namówił go Robert Szczepański. To była dobra rada, bo Wojtek eliminację przeszedł jak burza, a teraz pewnie zacznie dopingować kolegę. Maximus był debiutantem w poprzedniej edycji Pucharu, najlepszym debiutantem i ekspresowo awansował do reprezentacji kraju. Rekord życiowy Maximusa 13 powtórzeń. Ale oto fatalny błąd już na starcie. Nie czekał na gwizdek sędziego, sam opuścił ciężar i pierwsza próba nie mogła być zaliczona. Teraz karnie czeka z wyprostowanymi rękami, ale to chyba nie jest tempo, które by wolał. Ogromnie zmęczony. Czyżby mała sensacja? Nie wiem, czy sędziowie zaliczą to podejście. I tak oto Robert Szczepański kończy z wynikiem 11 powtórzeń. Tyle samo co Toczek i Małż. Był drugi wiosną w zawodach Pucharu Świata o Grand Prix Polski, ale po chorobie forma lekko spadła. Siedzieliśmy jak w kinie na dachu przy kominie. Tak zaczynał się dawny wielki kabaretowy przebój. A na dole Tomasz Nowotniak. Wielki przebój sezonu 2002. Góra. Mocne wybicie z nóg, za to ręce jakby nieco słabsze. I Nowotniak wychodzi na drugie miejsce przed Toczka, Małża i Szczepańskiego. Czternaście razy i koniec. Nie było szans na dorównanie Makuratowi, nie było po co się męczyć. To dopiero druga konkurencja i nie można szafować siłami. Wielu już za to zapłaciło w końcówkach. Wyciskanie na barki pewnie wygrywa rekordzista kraju Arek Makurat. Lider Nowotniak drugi, aż trzech siłaczy na trzecim miejscu i tylko Enyama nie dorównał kolegom. W konkurencjach Toczek niespodziewanie w drugiej połówce tabeli z debiutantami Enyamą i Małżem. Jednak w zasięgu ręki pozostają Makurat i Szczepański, którzy nie oczekiwali chyba tak dużych strat punktowych do lidera Tomka Nowotniaka. Niezłe żeleczki, rozmiar 10 razy XL, a do nich właśnie, co można przypiąć? Takie dwa samochody, każdy waży 1300 kg, w sumie ponad 2,5 tony trzeba przeciągnąć na odcinku 15 metrów. Trzecia konkurencja, oglądajcie. U
Ustaw sobie, naciągnij. Zgodnie z regulaminem każdą konkurencję rozpoczyna zawodnik najsłabszy w poprzedniej. Tym razem to Wojtek Eniama. Tak? Pamiętaj, startujesz na gwizdek, jak pierwszy samochód dotknie pachołka, kończymy mierzyć czas, tak? Dobra. Uwaga. Pechowy początek. Nie może złapać rytmu na kostce krośnieńskiego rynku. Za śliski tor, jakby powiedzieli żużlowcy z miejscowego klubu. No i może Wojtek jest zbyt mocno wyprostowany. Każdy rozpoczynający konkurencję pilnie podpatrywany jest przez kolegów. Im na pewno pójdzie już łatwiej. Lepiej uczyć się na cudzych błędach. Wreszcie meta i można tylko współczuć tej roli konika doświadczalnego. Kurde, nie mogę go ruszyć w ogóle. Bardzo dobry wynik na początek. Co szarpać trzeba, czy jak? Nie mogłem go ruszyć w ogóle. Ale szarpać na bicie? Nie wiadomo. Szarpać trzeba, no bo... Dobrze w tym uda? Buty się nie ślizgają, także dobrze jest, nie? A myślisz, że w tych kolejach dobrze będzie? No ja tak. W moich tych statowach. Mocowanie uprzęży wymaga staranności. Lekko przekręcony któryś z pasów wbije się w ciało z siłą 2,5 tony. Tego nikt nie wytrzyma i nie pójdzie dalej. Fe! Fe! Gotowe! No proszę, jaka błyskawiczna lekcja z obserwacji Eniamy. Toczek właściwie na czworakach. Siła przyłożona niemal równolegle do kierunku poruszania się aut. I jakże szybkie tempo! Oto meta i bardzo dobry czas Sławka, 17,03. Taki wynik, ale w metrach dał kiedyś Józefowi Schmidtowi złoty medal olimpijski w trójskoku. 17,03. Spaliłeś gumy w butach? Nie, to była taka taktyka na psa. Na psa. Starałem się jak najbardziej wykorzystać wagę ciała i się pochyliłem maksymalnie do przodu i sobie pomogłem rączkami. I tak to wyszło, jak wyszło. Czyli jest szansa na zwycięstwo? Nie mam szansa na zwycięstwo, nie, ale myślę, że może walka tam jakieś trzecie miejsce skromne. Jaki styl jazdy obrał Adam Małż? Startujesz na gwizdek, tak? Jesteś gotowy? Ruszyły stopery, ale nie samochody. Dopiero po kolejnym szarpnięciu koła zaczęły się toczyć ku mecie. Wyraźnie widać, im niżej pochylony zawodnik, tym szybciej jadą auta. Imponująca końcówka Adama. Teraz dopiero mógłby daleko zajechać. 18,60. Wyraźnie zadowolony, nadal nawiązuje walkę z bardziej doświadczonymi rywalami. Teraz jednak będzie ostra weryfikacja jego wyniku. Do uprzęży podejdzie już Robert Szczepański. 18 sekund 60 setnych. Dobra, dzięki. Żeby ci o skórę nie ocierało. Tak dobrze? Czekaj. Powiedz, jak będziesz gotowy, tak? Gotów. Nie widać, żeby buty Maximusa były cudowną receptą. Rozpędza auta systematycznie, ale dopiero teraz jest szybko. Siedemnaście siedemdziesiąt osiem. Niemal idealnie w środku między Toczkiem a Małżem. 17,78. No, Sławek miał lepszy. Czekamy na jazdę Tomka Nowotniaka. Kiwnij, tak? Dobra. Też bardzo nisko. Pociągnął od razu, ma bardzo mocne nogi. Bardzo szybki finisz Nowotniaka, 2 sekundy szybciej od Toczka. Tomek bliski drugiej godzi zwycięstwa. Został jeszcze Arek Makurat. Dragon! Tomek Nowotniak!
Powiesz, jak będziesz gotów, tak? Tak. Arek jest bardzo skupiony. Widać, że zależy mu na odrobieniu strat z tej pechowej wagi płaczu. Gotowy. Jaka zaciętość w końcówce. Minimalnie przegrał. Drugi. 15-25. Tak, to był kolejny dobry występ Arkadiusza Makurata. Zresztą popatrzmy na tabelę wyników. Zaledwie 12 setnych sekundy dzieli Nowotniaka od zawodnika z Kościerzyny. Kolejna trójka w mniej niż sekundowych odstępach. Tylko Niyama znów zapłacił za przecieranie trasy rywalom. Na półmetku debiutanci Niyama i Małż tuż za słabiej spisującym się Toczkiem, który znów okupuje tak nielubiane czwarte miejsce. W górnej połówce tabeli Makurat i Szczepański tracą już 5-6 punktów do wyraźnego lidera Tomasza Nowotniaka. Nie czekasz na żaden sygnał, podchodzisz do walizek, podnosisz i ruszamy, tak? Wojciech Niyama, ciągle lekko stremowany, szykuje się do spaceru farmera z dwiema walizkami ważącymi po 120 kg. To jedna z jego ulubionych konkurencji. Pierwszy nawrót już po 15 metrach. Zwykle prosta ma o 5 metrów więcej. Niech więc Państwa nie zmylą te na pozór szybciej pokonywane pojedyncze odcinki. ...45 metrów Wojtka Niyamy. Koniec spaceru. Wojtek wreszcie jest zadowolony. Wynik 48 metrów i 7 centymetrów. Trudno porównywać z poprzednimi rezultatami innych zawodników, bo dziś proste są krótsze, za to pustych metrów na nawrotach więcej. Patrzmy jednak na linię startu. Pojawi się tu Adam Małż, który w przeciwieństwie do Niyamy niechętnie wybiera się w takie spacery jak ten. Ruszył szybko. Może dlatego to zachwianie na początku. Chyba powinien dotrzeć gdzieś w okolice 60 metra, by nawiązać walkę z resztą doświadczonych rywali. Jak nagle puściła prawa dłoń, co za pech. Teraz wiadomo, skąd ta niechęć Adama do spaceru farmera. 30 metrów to nie jest wynik, z którym można zawojować nie tylko świat, ale choćby Krosno. Witam, panie sędzio. Witam. Witam pana, panie Robercie. Robert Szczepański jest następny w kolejce. Jego rekord życiowy na normalnej trasie ustanowiony przed miesiącem wynosi 69 metrów. Jeśli chce odrabiać straty do Nowotniaka, musi zaliczyć teraz podobną odległość. Maximus! Jeszcze brakuje mu 15 do 20 metrów do szczęścia. Niebezpieczne było to zachwianie. Topnieją siły.
powyżej 60 metrów, a zatem cel jest osiągnięty. Dokładnie 65 metrów, 15 centymetrów. Życiowy wynik nowotniaka jest gorszy o 7 metrów. Robert może mieć nadzieję, że odrobi co najmniej punkt. Teraz może odetchnąć.